Cześć! Zapraszam Was na 67. z cyklu filmów, dzięki którym poznacie podstawy języka niemieckiego. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał. Ostatnio omówiliśmy sobie bardzo prostą, myślę, rzecz, a mianowicie zajęliśmy się imionami. I dziś omówimy sobie coś równie prostego. Jakiś czas temu, właściwie dawno temu, poznaliście 10 najczęściej stosowanych przymiotników w języku niemieckim. I dziś dołożymy do nich kolejne 20, a więc poznacie 30 najczęściej używanych przymiotników w języku niemieckim. Teraz przejdźmy do zadania domowego. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Poprosiłam Was ostatnio, byście poszukali 3 imiona w języku niemieckim. Chodziło mi o Marka, Pawła i Stefanie. Marek to w języku niemieckim Markus. Stefania to w języku niemieckim Stefanie. A Paweł to Paul. Popatrzmy na początku na 10 najczęściej stosowanych przymiotników, jakie już wcześniej poznaliście. Alt, stary. Gut, dobry, dobrze. Klein, mały. Letzte, miniony, ostatni. Lustig, wesoły, zabawny. Nett, miły. Neu, nowy. Schön, ładny, piękny. Spannend, ciekawy. I später, później. A teraz dodajmy do nich kolejne 20 najczęściej stosowanych przymiotników w języku niemieckim. Bequem, wygodny. Billig, tani. Blau, niebieski. Braun, brązowy. Dick, gruby. Direkt, bezpośrednio, bezpośredni. Dum, głupi. Falsz, błędny. Frei, wolny. Gelb, żółty. Gern, chętnie. Gesund, zdrowy. Grün, zielony. Kalt, zimny. Krank, chory. Kurz, krótki. Teuer, drogi. Traurig, smutny. Warm, ciepły. Zufrieden, zadowolony. Niektóre z nich były w sumie przysłówkami, bardziej niżeli przymiotnikami. Alt, stary. Gut, dobry, dobrze. Klein, mały. Letzte, miniony, ostatni. Lustig, wesoły, zabawny. Nett, miły. Neu, nowy. Schön, ładny, piękny.
spannend, ciekawy. Später, później. Bequem, wygodny. Billig, tani. Blau, niebieski. Braun, brązowy. Dick, gruby. Direkt, bezpośrednio, bezpośredni. Dum, głupi. Falsz, błędny. Frei, wolny. Gelb, żółty. Gern, chętnie. Gesund, zdrowy. Grün, zielony. Kalt, zimny. Krank, chory. Kurz, krótki. Teuer, drogi. Traurig, smutny. Warm, ciepły. Zufrieden, zadowolony. Teraz popatrzmy na przykładowe zdania z użyciem tych właśnie przymiotników. Diese Schuhe sind sehr billig. Te buty są bardzo tanie. Warum bist du heute traurig? Dlaczego jesteś dziś smutny? Es war gestern sehr warm. Wczoraj było bardzo ciepło. Er hat blaue Augen. On ma niebieskie oczy. Seid ihr zufrieden mit eurer Arbeit? Jesteście zadowoleni ze swojej pracy? Diese Schuhe sind sehr billig. Te buty są bardzo tanie. Warum bist du heute traurig? Dlaczego jesteś dziś smutny? Es war gestern sehr warm. Wczoraj było bardzo ciepło. Er hat blaue Augen. On ma niebieskie oczy. Seid ihr zufrieden mit eurer Arbeit? Jesteście zadowoleni ze swojej pracy? A teraz pora na zadanie domowe. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Poproszę Was, byście wyszukali kolejne trzy przymiotniki. A będą to wspólny, czerwony i punktualny. Obiecuję, że znajdziecie je w każdym słowniku. Tymczasem my widzimy się w kolejną środę. Pamiętajcie jednak o obejrzeniu naszego poprzedniego odcinka oraz o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć!